I naszym ostatnim mówcą przed przerwą obiadową, naszych dwóch mówców, są to dwaj panowie z Polski, z Brainly PL, która ma 30 milionów użytkowników na świecie. Inspiruje osoby prywatne i uczniów do pogłębiania swojej wiedzy na tym społecznościowym portalu do uczenia się. Zasadniczo chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy, że tutaj możemy gościć, więc może przywitamy się. Masz może tutaj przełącznik? Zasadniczo chcieliśmy się przywitać i powiedzieć coś o sobie. Nazywam się Jakub Piegnicz, pracowałem w PR-ze i tworzeniu marek już kilku lat, ale to on naprawdę zaczął nasze przedsięwzięcie. Tomek Kraus, jeden ze współzałożycieli i obecnie CPO. I mogę Państwa zapewnić, że jak już wszystko powiem o naszej historii i jak dostaliśmy się do tego miejsca, w którym teraz jesteśmy, on Wam da parę większych kompletów, no i później będziemy mieć debatę. No, jak wygląda gromadzenie funduszy, relacje z inwestorami i tak dalej. Dobrze, więc uczenie się społecznościowe polega na dzieleniu się. Jest to faktycznie taki termin, który został stworzony przez Kubę Ślusarczyka, naszego współpracownika. I chcielibyśmy powiedzieć o relacjach, jakie mamy z inwestorami. Kuba był właśnie jednym z takich inwestorów, ale chcemy również powiedzieć, jak to się odnosi do naszej kultury w firmie i do naszych projektów. Kto z Państwa nie wie, czym się zajmujemy, co robimy w Brainly PL? No, jeżeli Państwo nie wiedzą, no to mają się Państwo okazję dowiedzieć. Może cofnę się kilka lat do tyłu. Mamy 2009 rok, Polska, Tomek i jego dwóch przyjaciół, Łukasz i Michał. Zaczęli mały startup Zadane.pl. To jest taka platforma uczenia się społecznościowa, która ma pomóc uczniom w znalezieniu odpowiedzi na pytania. Czyli jest to taki punkt, w którym mogą zadać pytania odnośnie pracy domowej i otrzymać odpowiedzi. Get Unstuck z kolei to jest coś, co pomagamy osiągnąć uczniom. Czyli jak gdyby wyjść z impasu. I wszyscy wiemy z doświadczeń naszych szkolnych, że problemem w edukacji bardzo często jest to, że dzieci utkną na jakimś problemie w pracy domowej i trochę potrzebne im są bodźce, żeby tą pracę dokończyć i znaleźć właściwą odpowiedź. Więc naszą misją jest pomóc uczniom pogłębiać swoją wiedzę w środowisku społecznościowym. I Michał powie Wam historię, że miał nauczyciela od fizyki. Więc ponieważ nie lubił nauczyciela, no to miał zawsze problem z fizyki, mimo że przedmiot mu odpowiadał. Więc stwarzamy tutaj uczniom możliwość zdobycia wiedzy, która im jest potrzebna i którą chcą zdobyć, niezależnie od tego, w jakim są kraju, jakim językiem się posługują. I działa to w ten sposób. Widzimy, że każdy uczeń ma pewne silne strony, w czymś są dobrzy, ale jednocześnie mogą mieć pewne problemy z innymi rzeczami. Więc zachęcamy ich, żeby pouzupełniali swoje wzajemne luki, że mogą zadać pytania i mogą uzyskać odpowiedzi. Mogą też sami pomóc innej osobie. Oczywiście bardzo ważne jest, żeby ta odpowiedź była dobrej jakości, więc mamy ponad 500 moderatorów na całym świecie. Są wspaniali ludzie, którzy tutaj dbają nad procesem zapewniania jakości w całym naszym portalu. Na pewno słyszeli Państwo o naszej misji, ale w naszym modelu skupiamy się przede wszystkim na studentach, na uczniach. Często widzimy systemy edukacyjne, które skupiają się ze strony, z którą się całkowicie nie zgadzam. Więc chcemy przede wszystkim się skupić na uczniach, na tym, czego oni potrzebują, jakiej pomocy potrzebują. Więc myślimy o tych młodych chłopcach i dziewczynkach, którzy chcą zostać prawnikami czy lekarzami. I staramy się zastanowić, jak im to umożliwić. Więc po pierwsze, jak myślimy o potrzebach użytkowników, o tym, czego mogą się spodziewać od nich, więc od tego musimy zacząć i następnie im to zapewnić. Żeby tutaj dać Państwu taki mały obraz, zanim Tomek przejdzie do szczegółów inwestycji,
Podam Państwu parę rzeczy dotyczących skali. Mamy ponad 35 milionów użytkowników miesięcznie na całym świecie. Mamy uczniów z ponad 35 krajów, 12 wersji językowych i tak jak wcześniej powiedziałem, ponad 500 moderatorów, którzy są cały czas online. Od 2009 roku z tym zadane.pl bardzo prędko się rozwinęliśmy. Pracowaliśmy nad tym Brainy, ale widzieliśmy tutaj bardzo duże pole do poprawienia sytuacji i rzeczywiście podjęliśmy kroki, żeby to osiągnąć. No to tyle, jeżeli chodzi o historię. Teraz Tomku, głos Ci oddaję. Dużo mówiliśmy o tym, co mogłoby Państwa zainteresować, więc zaprezentujemy naszą kulturę biznesową, ale proszę się nie obawiać, nie będziemy głęboko w to wchodzić, będziemy mówić o budowaniu zespołu i strukturze, ale będziemy mówić również o zatrudnieniu, ale David Bizar jest tutaj na tej konferencji i ma wspaniałą prezentację, więc polecam wysłuchanie tego, co ma do powiedzenia, bo jest super treść. Myśleliśmy, żeby może powiedzieć coś o relacjach inwestorskich, ale postanowiliśmy, że skupimy się na tych bardziej miękkich aspektach współpracy z inwestorami. Jak z nimi współpracować, żeby osiągnąć najlepsze rezultaty? I chciałbym Państwa przeprowadzić przez naszą historię, przez te wszystkie etapy, które przechodziliśmy, dlatego że sądzę, że może Państwo są na tym etapie przedzalążkowym, niektórzy może na etapie pozalążkowym, niektórzy może znaleźli tego anioła biznesu, który w inwestuje. Być może jesteśmy tutaj na różnych etapach. O, nie w tą stronę, slajd poszedł. Dobrze, więc wracając do podstaw. Jak Państwo wiedzą, inwestorzy biznesu to są prywatni inwestorzy, którzy wkładają swoje prywatne pieniądze w firmę. Zazwyczaj nie wpływają znacząco na strategię, co jest często dużą korzyścią, dlatego że ci ludzie często mogą nas służyć jako taka... Tak, źródło informacji o tym, czy w dobrym idziemy kierunku. Często jednak te aniołki mogą okazać się bardzo zabójcze, jeżeli pójdziemy nie w tym, co trzeba kierunku. Tutaj z drugiej strony mamy mapkę Polski. Polska jest w tym niefortunnym położeniu, że ma populację w wielkości 40 milionów, więc tworzenie biznesu i ograniczanie się tylko do rynku polskiego jest, co prawda Polska jest większa niż Litwa czy Łotwa i wiele firm oczywiście pozostaje ze swoją działalnością tylko w Polsce, nie musi to być konieczne. Nasz pierwszy zespół aniołów biznesu składał się z GoldenLine.pl, Niania.pl, Pixelate Ventures. To są ci, co założyli Dog Planner, znany lekarz.pl. I faktycznie musieliśmy coś zrobić, żeby coś, co faktycznie nie pasowało tym naszym aniołom biznesu, dlatego że faktycznie oni sądzili, że możemy zbudować to zadane.pl poza Polską, dlatego że ta idea jest uniwersalna i może mieć zastosowanie do każdego kraju. Faktycznie decyzję o skierunkowaniu się na inne kraje musieliśmy podjąć przeciwko radom naszych inwestorów. Część z nich doradzała nam, żeby pozostać w Polsce, ale gdybyśmy ich posłuchali, nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy. Więc zawsze wrażenie na mnie robił nasz dyrektor generalny Michał, który bardzo ostrożnie słuchał tego, co inwestorzy mieli mu do powiedzenia. Jako założyciel trzeba mieć mocną wizję, trzeba mieć przekonanie i uważam, że trzeba próbować zmienić świat. I oczywiście trzeba słuchać innych, ale w odpowiedni sposób. Inwestorzy zazwyczaj mają większą dojrzałość, ale nie mają pewnego obrazu firmy, więc często mogą być złymi doradcami.
Ale generalnie, jeżeli wybraliśmy dobre osoby, to prawdopodobnie osiągniemy duże korzyści z tych aniołów biznesu. Jest taka koncepcja trzech rodzajów pieniędzy na rynku. Ten kod to są negatywne pieniądze, ten ze złą miną, więc powiedzmy, że jest to rodzaj pieniędzy, które można przyjąć do spółki. Osoba, która jest zainwestowana, zupełnie nie jest w temacie tego, co robimy. Jest zupełnie z innej niszy, czy może jest egocentryczna, czy nie zapewnia nam dużej wartości dodanej. I nawet to może spółkę zablokować, dlatego że taka osoba może nie przychodzić na spotkania zarządu czy zgromadzenia wspólników, więc tutaj trzeba być bardzo ostrożnym w wyborze osób, które mają dołączyć do nas jako inwestor. Ten prawie martwy kot to jak gdyby wyrzucone pieniądze. To są pieniądze, które faktycznie są pieniądze, które są samymi pieniędzmi. Dają nam tylko kapitał, ale nic innego. Jeżeli potrzebna jest nam gotówka, jeżeli są potrzebne nam pieniądze na przykład na promocję czy na zatrudnienie osób, no to takie pieniądze są ok. Ale pod koniec naszej prezentacji będziemy mówić o tak zwanych smart pieniądzach. I tutaj przez to rozumiem takie pieniądze, które naprawdę bardzo pomagają nam w różnych obszarach, jak na przykład budowanie sieci, jak stanie się takim doradcą w firmie, kimś, komu można przedstawić nowe pomysły i usłyszeć ich opinie. Dobrze, to ja i Kuba 3 lata temu, nie, żartuję, ci ludzie to nasi inwestorzy kapitału zalążkowego. Paweł Chodziński po prawej i Krzysztof Jan. Paweł faktycznie urodził się w Polsce, ale teraz buduje Pontline Capital w Berlinie razem z Krzysztofem. I faktycznie ten kapitał zalążkowy no, wzięliśmy i popełniliśmy błąd, przyjmując do spółki, bo być może jest to charakterystyka typowo polska, bo faktycznie nie byliśmy zbyt otwarci do inwestorów i nie mówiliśmy o rzeczywistych problemach, które rzeczywiście mają w firmie. Także powiedziałbym, że należałoby się zaprzyjaźnić z inwestorami i postarać się wykorzystać ich jako takiego partnera sparingowego. Więc to, co się zmieniło w dużej mierze, to to, że kontaktowaliśmy się z naszymi inwestorami raz na miesiąc, raz na 2 miesiące, natomiast teraz e-Investors jest naszym najpoważniejszym inwestorem, kontaktujemy się kilka razy w tygodniu z nimi. No i też oni wymyślili dla nas takie wskaźniki KPI, mają taki plik w Excelu, gdzie zapisują, ile dni od ostatniego kontaktu minęło, kiedy się ostatnio kontaktowaliśmy. Także ten kontakt jest dla nich naprawdę bardzo ważny. I jeżeli postarają się Państwo zaprzyjaźnić z inwestorami, to będą Państwo ich znać bardzo dobrze. Będziecie wiedzieć, jakie są ich powiązania i znajomości. Czyli to znacznie więcej niż tylko ci dwaj panowie. Oni mają ponad 1000 znajomości na całym świecie, więc dobrze to rozgrywając, możecie naprawdę pomóc swojej firmie. Ci dwaj panowie tak naprawdę, zanim tutaj doszliśmy do tego najwyższego poziomu, mieli problemy z dowiedzeniem się czegoś więcej na nasz temat, więc Paweł pojechał do Krakowa i poświęcił cały dzień robiąc prezentację. To była taka wyjątkowa praca. W każdym razie pomogło nam to w dużej mierze, dlatego że nie zrobilibyśmy tej serii A bez tej pomocy. Więc przejdźmy dalej do serii A. Proces wyglądał następująco. Paweł i Matias
Zgromadzili czy zidentyfikowali 30 funduszy, gdzie było prawdopodobieństwo, że zainwestują. Zrobiliśmy sobie taką krótką listę funduszy. No i podróżowaliśmy, byliśmy w Berlinie, w Londynie, rozmawialiśmy z takimi topowymi venture capital funds w Europie. No i okazało się, że tutaj jest taka mentalna różnica, przynajmniej z mojej perspektywy. Ja akurat nie rozmawiałem zbyt wieloma amerykańskimi funduszami, ale z wieloma europejskimi. I tu mentalność naprawdę jest odmienna. Być może wiedzą Państwo, w przedsiębiorczości mamy dwa ryzyka. Po pierwsze, ryzyko innowacji, a po drugie, ryzyko wykonania. Moim zdaniem i z mojej perspektywy, większość funduszy venture capital w Europie akceptuje tylko i wyłącznie ryzyko wykonania i nie są gotowe przejęcia ryzyka innowacji. Więc okazało się, że większość z nich odrzuciła Brain, ponieważ nie byliśmy wystarczająco dojrzali na dobrze rozwiniętym rynku, takim jak francuski rynek, niemiecki rynek, czy w ogóle większość funduszy w Europie chciało, żebyśmy my pokazali poważny model biznesowy oraz poważne przychody, czego jeszcze nie mamy. Natomiast w rynku amerykańskim, na spotkaniach, tam przedstawiciele tych funduszy byli zainteresowani. Oni mają taki pogląd ogólny na to, co chcemy osiągnąć w rzeczywistym świecie, czyli jakie procesy chcemy zmienić za pomocą Brainy. Więc ich podejście jest takie, że postrzegają nas jako kolejnego Facebooka, kolejnego Twittera, czy coś w tym stylu. Dlatego, że europejskie fundusze venture capital prawdopodobnie chcą, żeby każda firma w ich portfelu miała 5 do 10 czy poziom zwrotu z inwestycji, żeby był na poziomie 5 do 10. Natomiast w Stanach Zjednoczonych podejście jest zupełnie inne. To jest zupełnie inna mentalność, przynajmniej ja tak zauważyłam. I kolejna rzecz to proces inwestycyjny i fakt, że może to wyglądać na dwa sposoby. Albo możemy przeciągać na swoją stronę tych inwestorów, tak jak ten czerwony ludzik. I to jest duże wyzwanie, bo trzeba ich po prostu przekonać, że jesteście spółką, w którą oni chcieliby zainwestować pieniądze. A ten zielony ludek to taki fundusz venture capital, który prosi cię wręcz, żebyś wziął ich pieniądze. I tak się zdarzyło z naszą Series A. I był napisany taki artykuł, potem pojawił się na Twitterze, że Brainy ma ponad 20 milionów użytkowników i ci ludzie z Bostonu zapytali, co to takiego ten Brainy, sprawdźmy to. No i skontaktowali się ze mną na LinkedIn. Rozmawialiśmy dwa razy przez Skype'a chyba i 20 dni później już byliśmy w Bostonie i rozmawialiśmy z nimi na temat inwestycji. Więc pomimo, że mieliśmy 30 funduszy, o które zabiegaliśmy, ostatecznie wybraliśmy fundusz, który jakby pchał na nas. To jest śmieszne, po prostu wystarczy nie zepsuć tego procesu, żeby ktoś się do nas zgłosił. I chciałem pokazać, że prawdopodobnie niektórzy z Państwa, pewnie my też zresztą, nie dostrzegają. Czy Państwo jako startupy, czy jako anioły, jako venture capital funds jesteśmy równymi partnerami? Fundusze nie powinny nas oceniać, nie powinny wymagać. Raczej my też powinniśmy wymagać coś od funduszy. I to pomaga w tworzeniu relacji, dlatego że w momencie, kiedy taki fundusz venture capital widzi, że wy wiecie, w czym oni mogą wam pomóc, to mogą się albo w to zaangażować, albo mogą powiedzieć, ok, możemy to zrobić, ale mamy taką sieć, która może to zrobić. Mogą to przekazać, co jest zresztą lepsze niż przyjmowanie pieniędzy. Więc
Należy traktować ten proces jak taki romans, jak proces zatrudnienia w firmie. Jeżeli oceniamy nowego członka zespołu, w ten sam sposób powinniśmy ocenić fundusz, bo to jest partner, który będzie pomagał ci w tworzeniu biznesu przez kolejne 4 czy 5 lat. No i tutaj tak, już mieliśmy spoilera niestety, bo miałem zapytać, co to jest za miasto. Więc ludzie z General Catalyst naciskali wręcz na nas, żebyśmy pojechali do Bostonu, więc przyjechaliśmy, to jest nie też ja tam, którzy są naszymi partnerami w General Catalyst. No i chciałbym powiedzieć taką krótką historię, jak to się skończyło, dlatego że zrobiło to na nas wrażenie. Nigdy nie byliśmy wcześniej w Stanach Zjednoczonych, więc tutaj zobaczyliśmy zupełnie nowy świat i okazało się, że kiedy wylądowaliśmy w Bostonie, ni też po prostu usiadł z nami i pomógł nam porozmawiać z inwestorem. Czyli dzień przed prezentacją po prostu spotkał się z nami i wykonał te zadania operacyjne wspólnie z nami. No i potem następnego dnia, no, GC to jest taki fundusz, który jest obecny na zachodnim, wschodnim wybrzeżu, mają 10 partnerów, no i mają taką złotą zasadę, mianowicie, że każdy z 10 partnerów musi powiedzieć tak. Dopiero wtedy inwestują, więc jeżeli jest jedno nie, to nie ma inwestycji. Następnego dnia mieliśmy to spotkanie, taki pitch, prezentację przed partnerami z Wybrzeża Wschodniego, 5 facetów i to było takie słodkie, bo Nitesh i Adam pomagali nam w tym pitchu, więc byli po naszej stronie wtedy. No i potem musieliśmy przekonać jednego z 3 założycieli. Ten pan był takim sporym ekscentrykiem, ale to w ogóle temat na odrębną dyskusję. Kolejnego dnia musieliśmy zrobić prezentację dla tych ludzi z Wybrzeża Zachodniego. Nie było, była to tak samo dobra prezentacja jak poprzednia, ale ostatecznie wszyscy powiedzieli tak i wróciliśmy do Polski z podpisanymi term sheetami. Także to dobra historia, bo o mało się nie spóźniliśmy na samolot. Więc chciałem powiedzieć, że ludzie z GC to początek dla nas nowej ery, jeżeli chodzi o naszą kulturę firmową i to, co robimy i to, w jaki sposób myślimy. Więc ten Captain America ma zobrazować ten przełom, który zadział się w naszych umysłach. Oczywiście w 100% jeszcze wszystkiego nie zrobiliśmy, ale przynajmniej na poziomie managementu, przywództwa widzimy, że mamy odpowiednich ludzi. I tutaj napisałem kilka aspektów tej kultury, które są świetne. Po pierwsze odwaga. Ci ludzie naprawdę są bardzo odważni i są gotowi przyjąć na siebie największe wyzwania i nie zaczynają od znajdowania problemów, tylko koncentrują się na drodze przed nimi i tym, co należy zrobić. Czyli dla nich zawsze jest plan A, a plan B nie jest tak ważny. Przynajmniej na początku. Więc podoba mi się to powiedzenie sky is the limit, czyli tym jedynym ograniczeniem jest niebo. My cały czas kontynuujemy współpracę, oni nas wspierają, są świetnymi partnerami. A to, co na mnie robi wrażenie, to to, że Amerykanie mówią bardzo pozytywnym, optymistycznym językiem. Czyli zaczynamy od pozytywnych stron, a te strony negatywne nie są tak ważne. Czyli nadal dostajesz informację zwrotną, no ale nie czujesz się kompletnie zbity. Po prostu koncentrują się na tych dobrych rzeczach. No i też zawsze naciskają na nas, żebyśmy najpierw myśleli o wartości, a nie o kosztach. Czyli kiedy tworzymy produkt, musimy zastanowić się, co zrobić, żeby stworzyć najlepszy możliwy produkt, a dopiero potem pytamy, ile to będzie kosztować, a nie w drugą stronę. No i też należy się koncentrować na tym, co się robi
i robić jedną rzecz w danym czasie, ale robić to świetnie. I to tyle z mojej strony. Dziękuję, Tomek. To po tych wszystkich szczegółach mogę powiedzieć, że ujawniliśmy wszystkie tajne informacje na temat naszych inwestycji i zbierania funduszy, a teraz chciałbym troszeczkę popatrzeć w przyszłość. Wszystko, o czym powiedział Tomek, poprowadziło nas do etapu, na którym jesteśmy bardzo zmotywowani do dalszego działania i do kontynuowania tego, co robiliśmy wcześniej. W tej chwili rekrutujemy, szukujemy świetnych talentów w naszym biurze w Krakowie, bo oczywiście nie opuszczamy Polski tylko dlatego, że zainwestował w nas amerykański fundusz. Jednocześnie otwieramy biuro w Nowym Jorku, więc szukamy świetne talenty również i tam. I nasz cel na dzień dzisiejszy to stworzenie doskonałego produktu i sprawienie, by dzieci na całym świecie mogły korzystać z takich systemów uczenia się, które my wprowadzamy. Więc dziękuję za wysłuchanie nas. Mam nadzieję, że moja obietnica odnośnie interesujących faktów o zbieraniu funduszy została spełniona. Teraz odpowiem na pytania i też mamy takie niebieskie t-shirty, więc mogą Państwo do nas nieformalnie podchodzić w kuluarach. Dziękuję za prezentację, naprawdę inspirująca. Czy możecie powiedzieć nam coś więcej na temat waszych pomysłów odnośnie modelu biznesowego Brainly w przyszłości? To, co powiedział Kuba, to jest właśnie ten ostateczny cel, czyli uważamy, że powinniśmy stworzyć najpierw świetny produkt, a potem zastanowić się nad monetyzacją. Mogę powiedzieć o jednej koncepcji, w którą wierzymy. Mianowicie wyobrażamy sobie, że Brainly stanie się taką globalną platformą do mikrotutoringu w ciągu najbliższych 3 do 5 lat. Czyli mamy podstawy, mamy te pytania i odpowiedzi i teraz tworzymy takie nowe doświadczenie dla użytkowników, by zainspirować ludzi, by nauczyli się czegoś więcej, a nie tylko tego, po co weszli na stronę. Czyli chcemy połączyć naszą stronę z Wikipedią, żeby połączyć tą teoretyczną wiedzę z Brainly i w drugą stronę. Jednocześnie widzimy, że mamy tutaj bardzo dużo interakcji między studentami, którzy sobie wzajemnie pomagają w ramach systemu pytań i odpowiedzi i uważamy, że pewnego dnia być może będą chcieli szybciej uzyskać taką pomoc poprzez lepszy środek, na przykład sesję audio-wideo. Więc chcielibyśmy wziąć ten tutoring i wprowadzić w Brainly, wprowadzić go z przestrzeni offline do przestrzeni online, czyli chcemy go zupgrade'ować. Nie będziemy mieli już jednego tutora czy jednego mentora w całym procesie, tylko możemy sobie wybrać jednego do takiego pytania, drugiego do innego pytania. Sesja nie musi trwać 60 minut, może też być to sesja z najodleglejszych miejsc z Polski. Także to jedno, co dotyczy właśnie tego tutoringu. I druga rzecz, nie wiemy, czy akurat jesteśmy w stanie to szybko zrobić. W każdym razie chcielibyśmy połączyć te wersje i na przykład połączyć Chińczyków i Polaków, żeby na przykład Chińczycy uczyli Polaków chińskiego. No w każdym razie tutoring jest na razie bliżej naszemu sercu i bliżej wdrożenia. It is. Yeah, you mean... Jakie dane ma pan na myśli? Yeah, that's just what Tomek said. No właśnie, Tomek o tym powiedział. Dla mnie to jest bardzo pozytywny skutek uboczny platformy pytań i odpowiedzi, bo to jest wielka baza danych, która została stworzona. Każde pytanie i odpowiedź zostaje w tej bazie danych, pod warunkiem, że jest dobra odpowiedź i wszyscy mogą mieć do tego dostęp. Bez rejestracji można sobie po prostu wykorzystać to. Także to jest ogromna baza wiedzy. Także
To jest też inspiracja do udzielania najlepszych odpowiedzi, bo wtedy można sobie stworzyć wysoką reputację. Im więcej odpowiedzi, tym większa jakość, tym więcej klientów w tym małym biznesie korepetycyjnym. Czy mamy więcej pytań? Widziałem Brainly i mam jedno pytanie dotyczące edytora, dlatego że Państwo mają bardzo prosty obszar tekstowy, pole tekstowe w Brainly i czy myślą Państwo o jakimś chemicznym, matematycznym edytorze? Tak, mamy coś takiego. Jak Pan przyjrzy się, no w każdym razie też powinniśmy bardziej widoczni dla użytkowników, to też uwaga dla nas. W każdym razie mamy taki edytor matematyczny, więc można stosować różne symbole matematyczne i pisać równania, więc my zachęcamy studentów do korzystania z tego, kiedy zadają pytania z matematyki czy z fizyki. Tak, dziękuję, odpowiedziałeś, ale kiedy patrzyłem na niektóre odpowiedzi, to ludzie piszą na przykład matematyka w prostym polu tekstowym. No nie zmuszamy użytkowników, by stosowali tę funkcję, ale na pewno ich do tych zachęcamy. Być może w przypadku nowych użytkowników to widać, że nie znają portalu, więc po prostu nie są świadomi tej funkcji, ale kiedy przeczyta się odpowiedzi, to zobaczycie bardzo dużo właśnie odpowiedzi z matematyki i dużo równań, zaawansowanych równań. A czy macie jakąś konkurencję? Konkurencja w Stanach Zjednoczonych jest podzielona na co najmniej dwie główne nisze. Po pierwsze platformy pytań i odpowiedzi, a drugie to właśnie to, co robimy tutaj. I te pytania i odpowiedzi, Socratic byłby naszym konkurentem z Ameryki. To bardzo podobny produkt do tego, co my robimy. Oni na razie są obecni tylko na rynku amerykańskim. Był też Open Study, ale niestety mieli jakieś problemy. A bliżej nas może Yahoo Answers, ale oni są bardzo obszerni, oni nie koncentrują się na edukacji. Może Quora? Ale nadal jest to inny fokus. Wikipedia. No, Wikipedia raczej nie jest naszą konkurencją, bo rozmawialiśmy na ten temat i wiemy, że ta praktyczna wiedza to właśnie mógłby być Brainly, a teoretyczna to Wikipedia. I kiedyś sobie wyobrażam studenta, który korzysta z tych obydwu narzędzi, czyli Brainly, wiedza praktyczna, przykłady z artykułu teoretycznego z Wikipedii. W kontekście konkurencji mamy Global Speaking z największą siecią społecznościową, ale my mamy zaletę, że mamy doświadczenie na całym świecie w ciągu kilku lat zaledwie. To jedna rzecz. A po drugie, jeżeli porównamy tutaj się do platform pytań i odpowiedzi, o których mówił Tomek, to my jesteśmy dużo bardziej nastawieni na edukację. W tym się specjalizujemy. Głównie ze względu na moderatorów, jakich mamy. Więc kiedy studenci czy dzieci odwiedzają Brainly, to możemy mieć pewność, że informacje, które tam uzyskują, one zostały już zmoderowane przez wolontariuszy. A to jest Dawid, facet, który miał świetne przemówienie na temat zatrudniania. Tak, reklamowaliśmy twoją prezentację. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nazywam się Bart Postek z Wrocławia. Mam pytanie dotyczące rynków, które wspomnieliście. W ogóle mapa robi wrażenie. W których z tych krajów jesteście liderem w waszej kategorii?
jeśli to nie tajemnica, no to Polska to nasz najstarszy rynek i nawet bym powiedział, że ukształtowaliśmy ten rynek uczenia się online, ale obecnie największy rynek to Rosja, jeżeli chodzi o liczbę odwiedzin, bo to jest pierwszy zagraniczny rynek, na który weszliśmy, najbardziej dojrzały rynek, więc to jest nasza największa wersja, jaką mamy. Ale jeśli chodzi o kraj, w którym my jesteśmy najwięksi, to Polska.